Więc Siwadera, moi drodzy, witam was serdecznie z pokładu Fenda. Tak jak widzicie, kolejny dzień lecimy z zbiorem traw oporowe sienokosy. Miejmy nadzieję, że dzisiaj nic się nie wydarzy ciekawego, że spokojnie ogarniemy dzień. Chłopaki gdzieś lecą, się czkarmią, troszkę ja inną drogą, oni inną drogą. Mamy gdzieś się złapać na trasie. Dzisiaj mamy do zebrania, gdzieś dobrze usłyszałem, 15 hektarów. No i powoli zbiór traw na pierwszy pokos dobiegnie końca. Tak więc, moi drodzy, do zobaczenia później, będzie coś się działo. A ja w oczekiwaniu na ekipę, żeby dotarła do mnie, znalazłem ciekawą uprawę w siewie pasowym po trawie. O, zobaczcie. Dobrze się wydaje, było to siane czajkowskim zestawem siewnym w siewie pasowym. Widać, straszna susza u nas jest. Plon trawy jest na pierwszy pokos bardzo słaby. No ale co? No nic na to nie poradzimy. Deszczu ogólnie było mało. No ciekawe, czy nie będzie za sucho. O, widzimy tu siarenkę. Ziemia gliniasta. Nie, deszcz nie popada, no ale wilgoć niby jest. Taki deszcz, o, nie popada, to no słabo będzie, słabo, słabo. Drodzy, pierwszy kurs już przyjechał, operator już rusza z rozgarnianiem. O, towar idealny. No bardzo dobra robota. I gramy operatora. Ładnie rozgarniaj. Jak tam, Michale, się czujesz w roli operatora? Bardzo dobra robota. I mam rację. Dawaj, rozgarnia nie operatora dzisiejszej akcji, jest tyskie, ty kurde. Widzicie, towar mokry, bardzo dobry, idealny do sieczkarni. Ładny zapach. Zaczęliśmy już. Pierwsza przyczepa przyjechała, druga się ładuje, mówię, wyskoczę, szybko wam coś nagram. Może nie być potem czasu. Opony to zabieram, bo się rozpłaczę. No właśnie, kurde, bo już w sumie można i zabrać. Czy teraz ta folia nie pofrunie? Ja to może zbić. Kto? No co ty? Płacisz, tak? Tylko po folii nie jeździ. Plon słaby, co, Michał? Plon słaby w tym roku. No dobrze, gdzie szybka robota. A by obiad był dobry. To jeszcze bardziej chętnie się. Dopiero zaczęliśmy, ten pan już myśli o obiedzie. To też dobry gagatek. To jest Michał, nieprzeciętny człowiek. Dla niego musi być zawsze na początku roboty obiad i browar. No, akcja sponsorowana przez piwo musi być. Andrzej do mnie mówi, tylko mi nie stresuj, Tak więc, moi drodzy, zaczęliśmy na grubo, działamy. Agro team nie śpi. Nie śpi, tylko zwiedza. Nara, do później. A my, moi drodzy, ładujemy kolejną przyczepę. Czy kolejną? Drugą. Drugi mój kurs. Łącznie trzeci. Ups. No, trafił się kumłak. Niewiele brakowało, było zapchana.
konkurencja na rejonie. Jedzie. Akurat mamy chwilę czasu. No bo żeby nie próżnować, to dla naszego Michała pomożemy troszkę poujeżdżać. O. Teraz chłopaki tutaj przyjadą, zbiorą. Jedziemy dalej. Kurczę, ta przyczepa, powiem szczerze, to jest strasznie ciężka, kurde, do ujeżdżania dobra. Walcuje jak wściekła. No i tak jak widzicie, moi drodzy, w dalszym ciągu działamy. Stoi maszyna. Na razie wszystko idzie w porządku, nic się nie psuje. Pędzi też, śmiga aż miło. Przyczepka. Troszkę trawy pozbierałem w tym roku przyczepą. Między innymi u siebie. Bardzo fajny sprzęt, bardzo przyjemnie się jeździ z wad tej przyczepy. Jedną ma dość dużo, nie posiada wałków dozujących. I troszkę ciężko się ładnie równo rozsypać, ale tak wszystko jest git. Jest nowy rotor założony, prosto z Holandii, nowego typu. Dwa lata temu tamten uległ awarii. Dobrze pamiętam, to wpadło nam kawałek płaskownika metalowego i ścięło gwiazdy. Trzeba było zrobić nowy. Tak więc my działamy oporowo, to mówią. O, tu już lepszy splon, ogólnie rzecz biorąc. Zobaczcie, trawa długa. O, to była dość dobra trawa. Tak więc co, moi drodzy, ja za chwileczkę kamerę oddaję dla operatora wału. Zobaczymy, co on nagra. Michał, taki wygadany gościu. Czy coś w ogóle nagra ciekawego. I działamy. Pogoda sprzyja. Nic się na razie nie psuje. I oby tak dalej. Ema. Operator będzie wjeżdżał na pryzmę. Tu sprzęcik stoi, ładny. Bez wałków, ale damy radę. Powiem wam, że tym wałem jest bardzo dobra robota. To, czy, jeszcze żeby przyczepa miała wałki, to by było luks. Jedzie Andrzej, nasz najlepszy operator. Lubi wypić, baby też lubi.
Jak Andrzej robota? Jej. Patrzcie, moi drodzy, kto przywędrował, kto tam stoi, kto już przyjechał tutaj. Przyjechał, pewnie będzie nagrywał. Ależ na razie fajnie wszystko idzie, nic się nie dzieje, odpukać, aby nic się nie stało. Kurczę, idzie to fajnie, chcę, żeby cokolwiek robić, jak się nie psuje, człowiek nie musi denerwować. Znajoma skakana. Operator. To pokazuje mnie, coś tu będzie uczył. O. I on przyjechał. Cześć Andrzej. Siema. Cześć Andrzej. Co to tu jest? Siema. Kurde. Znacie wy się trochę na tej robocie, jak wy to robicie tu? Dobrze, staj najlepiej robimy. Zaś taka ładna fura, zaraz będę gniótł. Dla Nina pomagał. Będę ją gniótł. Siemanko, siemanko, teraz ja, Michał, przyjąłem chwilowo stery w Fendzie. Łukasz wsiadł do R-ki. Teraz zobaczymy, czy to już Łukasz jedzie, czy nie Łukasz. Fajnie, tutaj pryzma bardzo blisko. Dobre wożenie, na drogę nie trzeba wyjeżdżać. Ta piaskowa w sumie. Bywały gorsze. Także, o. Może gdzie my tu się pniemy. Dobra, się jakoś miniemy. O, patrzcie, Łukaszek wędzie. Już coś zepsuł. Dobra, lecimy. A jak to do tego doszło? Też masz wariota? No to ja robiłem! Wjeżdżaj na lawetę nim! Wjeżdżaj! Dawaj! A, Łukasz jednak chce. To ma Łukasz trochę i skoszenia, ależ dzisiaj zamian mamy. Co chwilę zamianki. Co chwilę zamianki, teraz się czarnie. Gdzie tu panie gwiazda te pole? Tutaj. Tutaj. Wyruszamy. Długa trawa, ciężko idzie. Jakiś oporowy wlot. Ale miałczy. Ja powiem wam szczerze, stary klasik to stary klasik. No nie, to bardzo dobra sieczkarnia. Się dla wujka trafiła. Już wujek sporo czasu ją ma i powiedział, że jej nigdy nie sprzeda. Akurat do trawy jest idealna. Nie trzeba nic więcej. Każdy trochę... O, ten dzwoni. Słucham! Nie da rady, dzisiaj nie pogonimy. A dobrze da się rozłożony? Do mnie? Wspaniale? Dobre, kurde, zajmij się jazdą, nie kawożeniem przez telefon. Na razie! No dookoła jedziemy na razie cały czas.
Nie wiem kto. Żebym był, to bym pomógł. Na razie. Widzicie. Dzisiaj każdy z humorem, bo pogoda ładna. Na razie wszystko git. Powiem szczerze, że zbiera sieczkarnią, bo no, jednak w trawie nie musi się tak skupić co do jazdy. No, masz miejsce, podbierak jest akurat 3-metrowy. Wiadomo, może bardziej się skupić na przyczepie. A w kukurydzy trzeba mieć oczy dookoła głowy. Ogólnie trawa mokra i dość długa już, bo no, tak ma co robić. No, zaraz kamyk. No nie fajnie, powiem szczerze, cały czas coś innego porobić. Nie tylko nie jeździsz ciągnikiem, to troszkę pokosisz, znaczy pozbierasz, przepraszam, trochę pojeździsz, trochę pogniecisz. Dużo się dzieje, fajnie jak coś się dzieje, to tygryski lubią najbardziej. Bez mniejszego problemu. Bardzo ładnie! No zobaczymy, jak tam wjedzie, czy nie wjedzie. No, na bok. Bez problemu. Ale koło wodę. Trochę zasuwa jest. No ale patrz na teraz, widzisz, w bokciach tak powoli wchodzi. No bo przejścia by była lepiej, by się ugniatała, to już zasuwa jest. A kiedy kosiłeś? Przedwczoraj. No i to ładna wyszła w miarę. Ładnie, nie? Co to firma? Tam się nie zwalić na koniec. Także tak, 20 hektarów już zebrane, tak jest. Tak jest, godzina jest elegancka. Młoda, dokładnie mamy 14:15, obiadek zjedzony. Tak można kończyć. Teraz jedziemy obijać pewny. Tak jest, tak. Coś, że mamy się w lesie, tak nagle się tak popierdolić. No w sumie mogę tak robić. Mój dobry Boże, co tutaj się dzieje? Miała być ta rasa, zrobiła sobie nadzieję. Poszedł! Szatan! Kurwa! Operator! Jak wścieknięty, mało nie wybiło! Także dobra, zobaczymy co z tego dzisiejszego odcinku wyjdzie. Będziemy montować, może jeszcze dzisiaj. Także trzymajcie się, na razie, hej! Cześć!